Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym ze świąt chrześcijańskich, obchodzonych w ciągu roku kalendarzowego. Co ciekawe, święto to przejęło wiele różnych obrzędów i zwyczajów słowiańskich, bez których dziś nie wyobrażalibyśmy sobie jego obchodów. W tym filmie przyjrzymy się jednej z takich tradycji, a mianowicie dekorowaniu ptasich jaj. Jajo w mitologii. W kosmogonii ludów indoeuropejskich, w tym i u Słowian, jajo postrzegano jako zarodek wszelkiego stworzenia, który wyodrębnia się z chaosu, rozumianego jako pierwotny praocean. Jednocześnie jajko pojmowano jako pierwszą ziemię lub górę kosmiczną oraz materię, z której ukształtowano wszystkie światy. Aktu stworzenia w tych mitach dokonuje Bóg Bohater poprzez akt rozbicia jaja, a z dwóch części skorupki powstają kolejno niebo i ziemia. To kosmiczne jajo łączy w sobie elementy żeńskie i męskie oraz przeciwstawne żywioły, ogień i wodę, gdzie żółtko jest pierwiastkiem ognistym, a białko wodnym. W wierzeniach słowiańskich kosmiczne jajo często jest złote, co zapewne ma podkreślić jego niezwykłość. Złoto jako kruszec, ale i barwa nacechowane są szczególnym znaczeniem, symbolizują m.in. bogactwo. Istnieją również źródła wskazujące na to, że pierwotnie Słowianie łączyli kosmiczne złote jajo z mitycznym wężem, władcą ziemi i wody w niej ukrytej. W znanym panteonie słowiańskim jest jedno bóstwo, władające zarówno strefą chtoniczną i akwatyczną, a którego symbolami są właśnie jajo, wąż i złoto. A jest nim Veles, odwieczny wróg Peruna. W odniesieniu do boga Velesa i jego atrybutów warto przytoczyć zachowane do dziś na Rusi wierzenie, według którego kogut mający ponad 7 lat może znieść jajo, a z niego wylęgnie się ognisty wąż, który ma przynosić złoto i srebro. Ponadto wierzono, że kąpiel w wodzie z czerwonym lub złotym jajkiem ochrania przed uderzeniem pioruna. Moc takiej magicznej wody wykorzystywano również do gaszenia pożarów wywołanych przez piorun. A zatem jajko jako atrybut Velesa miało chronić przed piorunem będącym głównym atrybutem Peruna, boga przeciwstawionego Velesowi. Niezależnie od łączenia jaj z mitycznym wężem i Velesem, w oczywisty sposób łączono je z ptakami, które jako jedyne mogły dosięgnąć słońca, od którego pochodziła wszelka życiodajna moc. Według tego wierzenia uważano, że w jajkach znajduje się zmagazynowana energia słońca. Jaja w wierzeniach ludowych i chrześcijańskich. Przyjrzyjmy się teraz kilku wybranym wierzeniom i zwyczajom ludowym, które są związane z ptasimi jajami oraz pisankami. Między innymi wierzono, że mogą odwracać wszelkie nieszczęścia i niweczyć zło. Właśnie dlatego wrzucano je w ogień podczas pożaru, zakopywano pod fundamentami budynków, a przed rozpoczęciem wiosennych prac kładziono je w bruzdach zagonów w polu i w ogrodzie. Uważano, że rozsypanie skorupek jaj pod drzewami owocowymi zapewni obfite plony, a zmieszanie z karmą dla drobiu sprawi, że kury będą składać wiele jaj, a kurczęta i inne ptactwo będą się zdrowo chować. Podrzucanie w Dzień Świętego Jerzego jajek wielkanocnych miało spowodować, że zboże urośnie tak wysokie, jak doleciały jajka. Wśród wielkanocnych zwyczajów znane są również zabawy wykorzystujące jaja. Jedną z nich jest chociażby walatka, zwana również na wybitki. Znane są dwa warianty tej zabawy. Pierwszy polega na takim toczeniu pisanek po stole, by się zderzyły. W drugim wariancie jajka brano do ręki i stukano się ich czubkami. W obu przypadkach wygrywała osoba, której jajo nie pękło. Gotowanymi jajkami obdarowywano na wiosnę pasterzy, aby ochronić ich i zwierzęta przed wilkami, chorobami i złymi czarami. Jajka wykorzystywano również w medycynie ludowej. Poprzez toczenie jaja po ciele chorego leczono postrzały, zaziębienie, febrę, różne bóle, gorączkę, żółtaczkę. Również wierzono, że można przenosić chorobę na jajko poprzez trzymanie go w dłoni i jednoczesne wpatrywanie się w nie. Takie jajo należało wynieść z domu i obejścia i najlepiej pozostawić na rozstaju dróg. Właśnie dlatego nigdy nie podnoszono jajek znalezionych przy drodze, aby nie wziąć wraz z nim choroby lub złego czaru. Wierzono, że kto umyje się wodą z miski, na której dnie leży pisanka, zachowa zdrowie i urodę. Jajo jest zarazem związane z płodnością i odrodzeniem, ale także ze śmiercią i ze światami. Chowano je ze zmarłymi, a także przynoszono na groby. Dla przykładu, w okolicach Stryja odbywało się to w trzeci dzień świąt wielkanocnych, który był poświęcony zmarłym. W składaniu jajek towarzyszyły tańce dziewcząt i chłopców. Chłopcy gonili dziewczęta, a ta złapana musiała pocałować każdego z nich. Nazywane to było pocałunkiem umarłych. Zwyczaj ten zapewne miał wzmocnić siłę witalną składanych jajek.
W okolicach Siematycza i Białegostoku zachowały się archaiczne obrzędy zaduszne, podczas których wykorzystywano jaja. Tamtejsza ludność prawosławna w niedzielę przewodnią, czyli pierwszą po Wielkanocy, zwaną również Niedzielą Umarłych, zanosiła najładniejsze pisanki na cmentarz i składała je na nagrobach swoich bliskich. Dawniej w wielkanocne święto zmarłych toczono jajka po mogiłach, a następnie zakopywano je pod ziemią, jako strawę dla zmarłych i ofiarę obiadową. Natomiast podczas zabaw wielkanocnych, a konkretnie wielkanocny poniedziałek, zwany lanym, jajka mogły posłużyć dziewczętom jako wykup dawany chłopcom. Dawano je także jako wielkanocny podarek, symbolizujący życzliwość, sympatię, a nawet miłość. U ludności różnych regionów Słowiańszczyzny malowanie ptasich jaj uważano jako obrzęd magiczny, mający chronić świat przed zagładą. Zwyczaju rygorystycznie przestrzegano, wierząc, że w ten sposób zostanie zachowana ziemska rzeczywistość. Zapewne z powodu mocy, jakie miały posiadać ptasie jaja, wykorzystywano je do przystrajania gaika, czyli zielonego drzewka o magicznych właściwościach. Gaik często zestawia się z marzanną, czyli kukłą symbolizującą śmierć. Oba elementy należy interpretować jako rekwizyty rytualne, symbolizujące odradzanie wiosennego życia. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa, poprzez proces synkretyzmu religijnego, symbolika jajka zaczęła się zmieniać, aby przedstawiać nie odrodzenie natury, ale odrodzenie człowieka i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Często porównywano kurcze przebijające skorupkę jaja i wychodzące zeń żywe z Jezusem Chrystusem, który przebił więzy grobu i wyszedł z niego żywy. W tradycji kościoła łacińskiego istniały różne legendy tłumaczące genezę powstania pisanek. Według jednej z nich pierwsze pisanki miała wykonać Maryja dla dzieci Piłata, aby wypłakać w ten sposób ułaskawienie dla swego syna. Według innej opowieści Maria Magdalena po odwiedzeniu grobu Chrystusa powróciła do domu, gdzie znalazła zabarwione na czerwono jaja. Zabrała je ze sobą, by rozdawać je napotkanym apostołom. Właśnie dlatego Marię Magdaleno często malowano z jajkiem w dłoni. Podobno w pisanki miały się zamieniać kamienie, którymi rzucano świętego Szczepana oraz te, którymi rzucano Jezusa Chrystusa podczas drogi krzyżowej. Inne legendy opowiadali wyznawcy Kościoła Wschodniego. Wśród nich często pojawiała się postać Marii Magdaleny. Według jednego z takich opowiadań święta przyniosła gotowane jajka, aby podzielić się nimi z innymi kobietami przy grobie Jezusa. Kiedy zobaczyła zmartwychwstałego Chrystusa, jajka w jej koszyku w cudowny sposób stały się jasno-czerwone. Według innej legendy, po wniebowzięciu Jezusa, Maria Magdalena udała się do cesarza rzymskiego i powitała go słowami: Chrystus zmartwychwstał, na co władca odparł ironicznie, wskazując przy tym na białe jajo na swym stole. Chrystus zmartwychwstał, tak jak to jajo jest czerwone. Ku zdziwieniu cesarza, gdy tylko skończył mówić, jajo cudownie zmieniło kolor na krwisto-czerwony. Do dziś barwienie jaj na krwisto-czerwony kolor jest jedną z najważniejszych tradycji wielkanocnych u różnych ludów prawosławnych. Takie czerwone jaja znane są w Grecji pod nazwą kokina agwa, a na Ukrainie jako kraszanki. Przykłady dekorowanych jaj na przestrzeni wieków. Zwyczaj dekorowania ptasich jaj jest znany ludzkości od najdawniejszych czasów. Niestety z powodu kruchości materiału niewiele takich obiektów przetrwało do dziś. Być może z tego względu niektóre z kultur tworzyły zamienniki z innych materiałów, takich jak glina, drewno, kość czy kamienie. Najstarsze znane pisanki pochodzą z terenów Mezopotamii, a konkretnie Asyrii i liczą ponad 5000 lat. Nieco młodsze powstawały również w starożytnym Egipcie, Persji, Rzymie i w Chinach. Śródziemnomorskiej kultury epoki brązu i żelaza ceniły dekorowane jaja strusi. Były wręcz towarem luksusowym i cennym, sprowadzanym z odległych krain, a dekorowano je grawerunkami, malowano pigmentami, pokrywano kością słoniową i innymi cennymi materiałami. W średniowieczu i w czasach odrodzenia jajami strusia dekorowano wnętrza świątyń. W samej Florencji strusie jaja zdobiły m.in. baptysterium świętego Jana Chrzciciela czy też katedrę Santa Maria del Fiore. Najczęściej zawieszano je ponad ołtarzami poświęconymi Maryi Dziewicy. Do tej tradycji nawiązuje obraz Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych, wykonany przez Piera della Francesca, w którym strusie jajo zwisa z apsydy prostopadle nad głową Matki Bożej. Umieszczona w apsydzie muszla była symbolem wiecznego piękna i nowej Wenus, czyli Marii. Według innej hipotezy jajko byłoby perłą, która w zestawieniu z muszlą nawiązywałaby do cudu dziewiczego poczęcia, jako że małż wytwarza perłę w niemal cudowny sposób. Ze strusich jaj wykonywano również relikwiarze oraz inne dekoracje, m.in. kielichy. Najstarsze pisanki odnalezione na terenach Polski pochodzą z drugiej połowy X wieku,
a wśród nich na szczególną uwagę zasługują ceramiczne jaja sprowadzane z Rusi Kijowskiej. Wytwarzano je głównie w Naddnieprzu i zachodniej Ukrainie. Ośrodkami produkcyjnymi były duże miasta, takie jak Kijów, Czernichów. Ze względu na kruchość ceramiki nie przetrwało ich zbyt wiele i do dziś odnaleziono łącznie około 70 sztuk. Te ceramiczne pisanki prawdopodobnie powstawały jako boczna produkcja dekoracyjnych płytek i cegieł, które użytkowano lokalnie, a także eksportowano do Polski i krajów skandynawskich. Produkowano je od końca X aż po XIII wiek. Wykonywano je z różowej i czerwonej glinki metodą spiralną, a następnie wygładzano ręcznie. Były mniejsze niż prawdziwe jaja kurze i osiągały wysokość od 2,5 do 4 cm. Wszystkie były puste w środku. Umieszczano w nich tylko niewielkie kamyczki, przez co pisanka mogła wydawać dźwięk niczym grzechotka. Ich charakterystycznym elementem był kolisty otwór na większym końcu jaja, który służył do umieszczania pisanki w piecu. Pokrywano je glazurami w kolorze brązowym, zielonym i żółtym, tworząc charakterystyczny wzór składający się na jednolite tło i paski, które według niektórych naukowców miały nawiązywać wyglądem do skrzypu polnego. Najstarszą prawdziwą pisankę, rozumianą jako dekorowaną wydmuszkę jaja ptasiego, odkryto we Lwowie w 2013 roku. Zachowała się niemal w idealnym stanie. Wykonano ją z jaja gęsiego, na które naniesiono wzór falisty. Pisanki w kulturze polskiej. Potocznie w języku polskim każde barwione jajo nazywamy pisanką, ale prawidłowo nazwa ta odnosi się do jaj, na których wzór wykonano woskiem, czyli techniką batikową. Jajka barwione na jeden kolor zjemy kraszankami, malowankami lub byczkami. Termin kraszanka pochodzi od słowa krasić, czyli farbować, barwić, upiększać, a także malować, który jest związany z określeniami krasny, to jest czerwony. Kolory pisanek miały różne znaczenie, na przykład czerwień i zieleń łączono z symboliką wegetacyjną przyrody i życia człowieka. Sama czerwień nawiązywała do krwi Chrystusa, a żółty wiązano ze słońcem, natomiast kolory czarny, fioletowy i niebieski oznaczały żałobę wielkopostną. Czasem kolory pisanek wiązano z kolorystyką strojów ludowych, typowych dla danego regionu. W naszej części świata najczęściej do dekorowania wykorzystywano jaja kurze, a także gęsie i kacze. Zgodnie z tradycją kościelną, pisanki maluje się w Wielki Czwartek, by wraz ze święconką zanieść je do poświęcenia. Pisanki zdobi się różnymi ornamentami, często w zależności od regionu, ale należy pamiętać, że każdy z tych wzorów ma znaczenie, często wywodzące się jeszcze z wierzeń słowiańskich. Wśród najpopularniejszych wzorów należy wymienić drzewko i gałązki listkami, które symbolizują pradawne drzewo życia, swastykę, ornament łączący w sobie symbolikę krzyża i słońca, spirale, która oznacza m.in. płynący czas, narodziny i śmierć, a także pojawiające się i znikające słońce. Krzyż, który postrzegano jako somatyczne wyobrażenie człowieka, a także świata z centrum w miejscu przecięcia dwóch linii, jak i symbol chrześcijański. Słońce było symbolicznym centrum kosmosu, źródłem światła i ciepła. Pojawiały się również różne motywy roślinne. Początkowo były bardzo proste, na przykład w postaci jodełek, a z czasem stawały się coraz bardziej skomplikowane i opracowane coraz bardziej realistycznie. Popularne również były motywy zoomorficzne, a wśród nich najczęściej pojawiały się koguty i inne zwierzęta hodowlane. Techniki zdobienia jaj. Na terenie Polski już od wieku znano różne techniki barwienia i zdobienia jaj. Przyjrzyjmy się części z nich. Pisanka, czyli technika batikowa. Technika ta polega na wykorzystaniu roztopionego wosku, którym wykonuje się różne wzory. Następnie znurza się jajo w letnim barwniku, a po ufarbowaniu i wysuszeniu ściera się wosk. W efekcie uzyskany wzór pozostaje w naturalnym kolorze skorupki jaja, ponieważ miejsca pokryte woskiem nie przyjmują barwnika. Pisanki różnych regionów Polski. Pisanki kurpiowskie charakteryzuje oszczędność wzorów oraz brak podziałów skorupki. Stosuje się kompozycje symetryczne, jak i asymetryczne. Popularnym jest farbowanie jaj na ciemnobrązowy kolor. Z takim ciemnym tłem kontrastowały wzory w kolorze żółtym i białym. Pisanki lubelskie dzielono dawniej na grupy północną i południową. W pierwszej przeważała ornamentyka roślinna o oszczędnej kolorystyce. W drugiej stosowano śmiałe zestawienia barwne, a najpopularniejszymi motywami zdobień były spirale,
i ornamenty obecne w haftach. We współczesnych pisankach lubelskich widać unifikację ornamentu, które tworzą rozbudowane kompozycje oparte na prawzorach krzyża i swastyki. Pisanki opoczyńskie są jednobarwne, z białym wzorem. Tło jest czarne, ciemno-niebieskie, zielone lub czerwone. Przy dekorowaniu najczęściej stosuje się trzy układy. Układ pionowy, który umożliwia stosowanie dużych ornamentów, takich jak wiatraczki, gwiazdy i rózgi. Drugi, polegający na skrzyżowaniu linii pionowych i poziomych z umieszczonymi na ich skrzyżowaniu motywami pierścieni i czworokątów. Trzeci, jest pasowy i polega na równoległym rysowaniu ornamentu zgodnie z osią symetrii. Co do stosowanych ornamentów, najczęściej używa się linie faliste i łamane, kwadraty oraz trójkąty wypełniane kratkami lub liniami równoległymi. Kolejną grupę pisanek stanowią pisanki podlaskie, które dzieli się na dwa typy. Północny, wykonywany przy pomocy szpilki, oraz południowy, rysowany przy pomocy pisaka lejkowatego. Pierwsze są najczęściej wielobarwne, z czarnym tłem. Natomiast wzory mogą być w różnych zestawieniach kolorystycznych, np. biało-żółto-pomarańczowe. Dominują duże gwiazdy zestawiane z elementami pasowymi, tworzącymi pionowe podziały. Pisanki południowe z okolic Siemiatycza mają bogatą i wielobarwną dekorację, złożoną z dużych i swobodnie rozbudowanych motywów geometryczno-roślinnych. Pisanki radomskie barwi się na jeden ciemny kolor, najczęściej czarny, zielony lub brązowy, natomiast wzory pozostają w naturalnym kolorze jaja. Motywem najbardziej charakterystycznym jest wzór trójkąta, którego wierzchołki są zakończone wąsikami. Wśród techniki batikowej warto również wyróżnić pisanki huculskie, które cechują się wielobarwnością, dużą ilością misternych ornamentów i wyraźnym podziałem na pasy, przez co nie trudno je odróżnić od pisanek z innych regionów Polski. Kraszanki, czyli technika barwienia. Zwane są również malowankami lub byczkami. Powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. Do farbowania używano roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów. Dla przykładu, łupiny cebuli dawały kolor rudobrązowy. Kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego barwiły na kolor czarny. Kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka barwiły na żółto. Płatki buławatka albo liście kapusty modrej zabarwiały na niebiesko. Płatki kwiatu ciemnej malwy tworzyły kolor fioletowy. Pędy młodego żyta lub listki barwinka zabarwiały na zielono, natomiast sok z buraka kolorował na różowo. Na Ukrainie do dziś popularne jest nakładanie listków pietruszki na jajka podczas barwienia. Dzięki temu na powstałych kraszankach powstaje charakterystyczny wzór liścia. Drapanka, technika rytownicza. Kolejną z popularnych technik zdobienia pisanek jest technika rytownicza. Jest popularna w wielu regionach, ale chyba najpiękniejsze i najbardziej złożone pochodzą ze Śląska Opolskiego. Dziś stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów regionalnych. Technika ta polega na wyskrobywaniu wzoru przy pomocy noża, szpilki, żyletki lub skalpela w zabarwionej wcześniej wydmuszce. W ten sposób powstają niesamowicie złożone wzory, przypominające koronki wykonywane na szydełku. Wśród najpopularniejszych wzorów znaleźć można motywy roślinne, zoomorficzne, a także kształty geometryczne. Popularne jest również zapisywanie krótkich rymowanych tekstów w formie listu miłosnego. Oklejanki i naklejanki, czyli technika naklejania. Oklejanki kurpiowskie powstają wskutek oklejania wydmuszek rdzeniem sitowia oraz wełną. Używa się nici w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym, a do klejenia używa się specjalny klej sporządzony z mąki żytniej. Oklejanki łowickie, czasem zwane również nalepiankami, powstają poprzez warstwowe naklejanie kolorowego papieru. Jednym z ulubionych motywów jest kogut, występujący pojedynczo lub w parze, wokół którego powstaje kompozycja kwiatowa. Malowanki, czyli technika malowania. Malowanki zalipieńskie powstają od lat 70. XX wieku, kiedy to mieszkanki Zalipia i okolic zaczęły malować kwiatowe ornamenty na jajkach. Wcześniej tymi wzorami przyozdabiano ściany domostw. Wśród malowanych roślin są kwiaty rosnące na polach i w ogrodach, a także takie wymyślone przez artystki. Malowanki kujawskie przyozdabia się motywami kwiatowymi, dla których inspiracją są słynne w regionie wzory malatury fajansów włocławskich. Do najbardziej charakterystycznych zdobień należą
róża kujawska, kwiatek z łapek, pajączki, dzwoneczki, pączki kwiatowe, pawie oczka, listki umieszczone pojedynczo lub w parach, a także motywy geometryczne w postaci kratek i kropek. Ażurki, czyli technika wycinana. Są to jaja ażurowe, wykonywane z wydmuszek jajek kurzych, kaczych, gęsich lub strusich. Technika polega na nawiercaniu skorupce otworu przy pomocy różnych narzędzi, takich jak wiertarki, mini szlifierki, turbiny dentystyczne, frezarki, a także uwzględnia wykorzystanie piaskarki. Taka wydmuszka z nawierconymi wzorami najczęściej malowana jest farbą akrylową. Jaja carskie, inaczej jaja Fabergé. Ciekawym zjawiskiem w sztuce jubilerskiej XIX i XX wieku były jaja carskie, powstające na zamówienie carów rosyjskich Aleksandra III i jego syna Mikołaja II. Wykonywano je w pracowni jubilera Petera Karla Fabergé. Autorami projektów byli pracujący w przedsiębiorstwie złotnicy, m.in. Erik Collin, Michał Perchin, Henryk Wikström, Alma Fil. Jaja powstawały jako prezenty wielkanocne. Tworzono je ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, a także kości słoniowej, masy perłowej i często zdobiono emalią. W środku jajka zazwyczaj kryła się niespodzianka, która aż do momentu otworzenia podarunku była objęta ścisłą tajemnicą. Tworząc jaja Fabergé, projektanci inspirowali się wydarzeniami historycznymi, np. wojnami czy otwarciem kolei transsyberyjskiej. Tworzyli również miniatury carskich rezydencji, a także wizerunki rodziny carskiej. Do wybuchu rewolucji powstały łącznie 54 jaja carskie.